Чего? Но большие дела по курганам горбатым, по речным перекатам наша громкая слава прошла. По курганам горбатым, по речным перекатам наша громкая слава прошла. На Дону и в самой Сибири. Правое плечо вперед! Горсти над костями шумят и терпи. Помнят сы, атаманы, помнят польские. Вот армейские наши клинки. Помнят сы, атаманы, помнят польские паны. Вот армейские наши клинки. Конец śpiewu. Stój! Stać! Równaj! Równaj! Smirna! Baczność! Napraw! Prawo zwrot! Kno! Prezentuj broń! Wolna! Spocznij! Podporuczniku, meldujcie. Co to kurwa za cyrk? Zwracacie się do wyższego rangu. Chyba was poniosło. Wróćcie i zdajcie prawidłowo raport. Towarzyszu kapitanie, porucznik Izumow melduje się na rozkaz. Lepiej. Spocznij. Melduj po kolei. Po pierwsze, po drugie i tak dalej. Melduję, towarzyszu. Po pierwsze, mam w dupie twoją rangę. Po drugie, jestem tu dowódcą mianowanym przez komendanta dywizji. Wszystkie przybyłe oddziały są mi podległe. A po trzecie... Coś ty za jeden. Ja? Tak, ty. Dowódca kremlowskich kadetów. Najlepszych z najlepszych. 1,80 m wzrostu. Elita Armii Czerwonej. Na chuj mi wasza elita? Po co mi wasze kremlowskie centymetry? Co mam z wami robić? To nie plac czerwony, żeby paradować. Będziecie wystawać z okopów. Lepiej przysłaliby karły. Liliputy z cyrku. Potrzebuję roboli do kopania dołów. Do czołgania się po dziurach. A tymczasem przysłali mi elitę. Tych wszarzy nie szkoda. Nie mają nic do stracenia. A co mi po was? Jest wojna, wiecie? Na Kremlu o niej słyszeli? Nie nastraszycie mnie. Zobaczycie nas w boju. W jakim boju? Jak przyjdą Niemcy, nie wychylicie nosa z okopów i obesracie se portki. Wrócimy do tego, gdy pomówię z komendantem dywizji. Pokażcie linię obrony. Oto i ona.